Siemanko, witam Was serdecznie. Jak wiecie, lubię tworzyć własne mieszanki, własne zanęty, a do tego są potrzebne komponenty wszelkiego rodzaju, ziarna, miksy i tak dalej. Często mnie się pytacie, czy powstanie taka seria filmów z dodatkami zanętowymi. Myślałem o takiej serii od dłuższego czasu i teraz będzie jesień, zima. Będzie to doskonały czas, żeby poznać te komponenty. Jest ich bardzo dużo. Dzisiaj poznamy Proso. Tak, Proso. Dodatek zanętowy, bardzo fajna rzecz, a jest rzadko kiedy stosowana, nawet w kuchni została zapomniana, a jest bardzo fajnym dodatkiem. Jest to jedna z najstarszych roślin uprawnych na świecie, także w Polsce, ona już była uprawiana w średniowieczu, bardzo fajna i jest wykorzystywana przede wszystkim do karmienia ptactwa, bo ma bardzo dużo witamin, minerałów, takich jak potas, sód, magnez, brom, dużo witamin, w szczególności witaminy z serii B i to sprawia, że jest bardzo energetycznym ziarnem, bardzo energetycznym dodatkiem i bardzo lubią to ludzie. Starzy karpiarze wykorzystują to do produkcji kulek, są te ziarna wykorzystywane do produkcji kulek proteinowych. Bardzo fajne ziarno i warto to wykorzystać nie tylko w mieszankach płciowych, bo jak to zmielimy na maczek, na drobny po prostu pył, to ma bardzo dużo oleju w sobie, to także jest fajnym dodatkiem klejącym, a gdy to wyprażymy, to dodatkowo fajnie powstanie taki mieszanka na płocie. Możemy naprawdę tutaj zrobić bardzo dużo z tym dodatkiem, fajnie go wykorzystać, ale właśnie przez swój bogaty skład powoduje, że jest fajnym dodatkiem i fajnie w to wchodzą ryby i gdy tworzymy swoją mieszankę albo do nawet gotowych zanęt, spowoduje to, że naprawdę podkręcimy swój towar i naprawdę go wzbogacimy, więc warto stosować Proso pod różnymi wariantami, tak jak sobie to wymyślimy. My dzisiaj sobie to wyprażymy, ponieważ prażenie dodatkowo sprawia, że te ziarno traci goryczkę i nawet jest to zalecane podczas przygotowywania dla ludzi. Mamy tutaj już patelnię gotową. Wysypiemy sobie ilość taką, którą chcemy. Najlepiej nie za dużo, tak żeby przykrywać dno. Zwróć uwagę, nie ma tego za dużo i później sobie jeszcze to zmielimy. Bardzo fajny dodatek do zanęt i taki musimy pamiętać, że taki dodatek już wyprażony najlepiej na sucho wprowadzić do zanęty. Na pewno sobie to zobaczymy. Jeszcze tu zwróćcie uwagę, wrzuciłem całe takie Proso do wody i zachowuje się podobnie jak konopia. W pierwszym początkowym etapie część z tych ziaren pływa i musimy o tym pamiętać, jak chcielibyśmy to wrzucić bezpośrednio, przykładowo bez gotowania do naszej zanęty, że część z tego może odpłynąć i będzie gdzieś to wędrowało w ton i prowokowało małe ryby. No chyba, że chcemy mieszankę płciową. Musimy o tym pamiętać. Jest wiele zastosowań, tylko musimy sobie zdawać sprawę, jak te ziarenko się zachowuje i warto sobie porobić różne testy. Podobnie jak sobie to wyprażymy, to warto sobie zrobić jedną kulę zanętową z prosem, a drugą samą zanętę i zobaczyć, jak to nam pracuje w towarze. I nawet jak jesteśmy nad wodą, niekoniecznie w akwarium, jesteśmy nad wodą, warto zrobić kulkę zawsze z naszego towaru i urzucić pod nogi. Ja zawsze tak robię, nawet na zawodach, wtedy wiem mniej więcej, jak ta kula pracuje, jak się zachowuje, czy trzeba ją dowilżyć, czy zostawić, czy czegoś dołożyć. Wtedy mam większe panowanie nad swoją mieszanką i mogę być bardziej przewidywalny, czy to akurat pasuje rybom, czy nie. Dobra, mamy już tutaj Proso na patelni, teraz wrzucimy na ogień i zobaczymy, jak to nam się praży. Proso już na patelni, mamy rozgrzaną patelnię, zaczyna nam to powolutku dochodzić. Trzeba pamiętać, jak w każdym prażeniu, każdych ziarenek, że trzeba naprawdę mieszać, nie wolno o tym zapominać, bo przypali nam się z jednej strony i będzie gorzkie. Widzimy, że część ziarenek już zmieniła kolor na bardziej taki brązowy. I teraz nawet się to praży w celach spożywczych, bo prażenie pozbywa się goryczki z tych ziaren. Po prostu jest bardziej pyszne te ziarno. Podobnie możemy to przygotować dla ryb. I do celów spożywczych się tak zaleca, że dosyć krótko, 2 minuty. Jak na przykład inne ziarna czy bukę tartą prażymy 5-7 minut, to tutaj jest wskazane 2 minuty dosłownie. I my też tak zrobimy, około 2-3 minut i starczy. Widać, że to ziarenko szybko się zarumieniło. Bardzo fajny temacik i to nam się fajnie wypraży. Ja sobie chcę to dodać do mieszanki płciowej, która będzie pracowała. A jakbym to zmielił w młynku tak typowo na pył,
to zacznie to kleić. Tak jak każda kasza zacznie kleić mieszankę, więc trzeba ostrożnie. A jak chcemy mieszankę pracującą, to wystarczy to dosłownie tak skruszyć. Fajnie nam się to praży, zmienia fajnie kolorek. No i przede wszystkim, jak sobie nawet otworzycie taką paczkę Proso, to ma niesamowity taki ziołowo-korzenny zapach. Tak jak od razu byśmy wąchali dosłownie zanętę płciową. Naprawdę bardzo fajny zapach. Silny, aromatny. Naprawdę pięknie nam się to zarumieniło. Słyszymy szczela, kilka się przypaliło, więc wyłączam patelnię, Proso już jest gotowe. Zwróćcie uwagę, mam teraz wysypane trochę ziarna na deskę i zaraz to skruszę. Skruszę dlatego, żeby nie mielić, bo jak zmielę, to powstanie mi taka klejący pyłek, który by mi zakleił zanętę. Gdzieś na rzeki to będzie bardzo dobre, dlatego ma bardzo dużo zastosowań Proso, a ja po prostu to rozkruszę. Rozkruszę tak, żeby były takie na pół zgniecone te ziarenka, można powiedzieć, i to spowoduje, że będę mógł sobie z tego uzyskać dodatek do miksów płciowych pracujących. Zwróćcie uwagę. Fajnie się to zgniata. I jeszcze bardzo ważna rzecz, jak ściągamy to z ognia, warto taką patelnię odłożyć na kafelki, żeby ona nie była na tym nawet wyłączonym palniku, bo cały czas będzie się to grzało i może nam się to przypalić. Te ziarenko jest bardzo szybko podatne na temperaturę. Fajnie nam się to zgniata. I to jest bardzo koloryczny miks dla rybek. Rozgniotę to do końca i wrzucamy to do zanęty. Tak to się prezentuje po skruszeniu. Właśnie o to mi chodziło. 80% jest skruszone, reszta jest popękana, jest trochę całych. Tak to właśnie fajnie będzie wyglądało i fajnie dodane będzie do zanęty. Wrzucamy to do naszego towaru. Mamy zanętę i wrzucamy nasz dodatek w postaci Proso. I teraz ile tego dodajemy? No zawsze wiadomo, z wyczuciem i w zależności zawsze to, co chcemy zrobić. Podobnie jak z konopiami prażonymi, to przede wszystkim, żeby nie przesadzić. No jak się mamy kilogramową paczkę zanędzy, to tych konopi, podobnie tego, rzucamy garść, czyli to jest tak wielkość pół szklanki, ilość, można powiedzieć. I nasze Proso mamy dodane. Wiadomo, jak tworzymy swoją mieszankę, to możemy zrobić na bazie takich dodatków, że nie ma czegoś nawet takiego w sklepie. I jak mam jakieś łowisko, na którym przyzwyczajimy ryby do naszej mieszanki, to może być tak, że zawsze będziemy łowić. Zawsze, albo po prostu znajdziemy sposób na te ryby. Może być też, że tak, że jeden dodatek będzie bardziej pasował niż reszta. Mamy dodane. Teraz możemy sobie to namoczyć i wrzucić do akwarium. Tak nam się prezentuje nasza kuleczka zanęty. Jak widać po składzie, ona jest sama w sobie bardzo bogata i na pewno tutaj jeden czynnik nie będzie decydujący. Chodzi o to tylko, żebyśmy poznali większość tych składników, które są w naszych zanętach. To spowoduje, że będziemy mogli tworzyć bardziej swoje własne zanęty, własne miksy, co nam da ogromną satysfakcję. Wrzućmy może sobie tą kuleczkę do wody. Zobaczmy ją jeszcze raz. Jest naprawdę przebogata. No i tutaj akurat w tym teście nie zobaczymy jakiejś specjalnej pracy naszego akurat składnika, chociaż widzimy, że to już fajnie pracuje. Zobaczcie, bardzo fajnie pracuje, odrywają się te kawałeczki i doszukanie się tutaj akurat naszego dodatku to na pewno by było trudnym zadaniem. Chodzi tylko o to, żebyśmy poznali nasze składy naszych zanęt, naszych dodatków, żebyśmy mogli tworzyć własne mieszanki i przede wszystkim bardziej poznawać nasz towar i po prostu być bardziej skutecznym na łowisku. Zwróćcie uwagę, jak to pięknie się osypuje. No widać te nasze drobinki, ale no ciężko się w tej jasnej zanęcie tutaj doszukać. Oczywiście jak w to wejdą ryby, to tutaj powstanie mega dodatkowo chmura, która by wszystko zasłoniła.
Widać po tej pracy, że to fajnie naprawdę pracuje. No to jest jeszcze szereg innych czynników, jak dowilżenie zanęty, ściśnięcie i tak dalej, dodanie gliny, ziemi, zanęty. No jest szereg dużo czynników, które powodują, czy ta nasza mieszanka będzie pracowała, czy będzie na przykład na płocie, czy na leszcza. Ale gdy poznamy większość składników, który jest w tej zanęcie, to po prostu będzie łatwiej nam nad naszymi mieszankami zapanować. To by było na tyle w tym filmie. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i podzielcie się w komentarzu, co ma być w tej nowej serii z dodatków zanętowych. Chciałbym pokazać te znane i nieznane. Na pewno są jeszcze takie, które wy stosujecie, a może w innych regionach Polski nie są stosowane, więc podzielcie się w komentarzu, co ma być w serii o dodatkach zanętowych. Siemanko, cześć!